Państwo Sylwia i Daniel Wołoszynowie z czwórką małych dzieci mieszkają w niespełna 50-metrowym mieszkaniu socjalnym na parterze budynku komunalnego przy ulicy Mazowieckiej. Budynek jest po generalnym remoncie, który obejmował także elewację i izolację wilgotnościową fundamentów. Rodzina wprowadziła się do mieszkania już po tym remoncie w sierpniu 2015 roku, ale już po miesiącu na ścianach zaczęła się pojawiać wilgoć. Największy problem to był z tą ścianą tutaj. Bo tutaj było, listwa jest tak jak była wcześniej, przy tym starym tynku. Widać jakie to wszystko jest mokre. Tutaj było 3 cm MPK było położone na raz. Pod spodem była, nie wiem, czy jakaś farba, czy jakaś gładź. To jak ja to ruszyłem szpachelką, to po prostu dotąd to mi odleciało całe. Pan Damian sam wykonał wiele napraw ścian w mieszkaniu. Na bieżąco też fotografował to, co się działo pod wpływem wilgoci. Tutaj jest jakaś rura wodna, nie wiem, prowadzi tam, nie wiem, czy do sąsiadów, jakieś zasilanie wody, czy co na górę. Ale ona jest non-stop mokra i od tej rury tak samo widać, no, wszystko jak wychodzi. A to jest nad samą spłuczką, tam gdzie jest ta wentylacja, którą twierdzą, że jest nieprawidłowa. O, proszę bardzo, sufit. Największe problemy dotyczą właśnie tej części mieszkania, pod którą nie ma podpiwniczenia. Ale i w pokoju, który jest podpiwniczony, widać od dołu zacieki. Tak samo jest w kuchni i w ubikacji. Jak zacząłem to, chciałem bynajmniej zagruntować, to zaczęło mi to wszystko odpadać, rozwarstwiać się ta stara farba. Zdarłem całą ścianę, wszystko. To widać, jakie to jest w ogóle i popękane, i zawilgocone. W łazience to samo, w łazience jak odrywałem sufit, to palcami mi cały zeszedł. Tylko dotknąłem. Nakręciłem nawet filmik, porobiłem zdjęcia. Tutaj jest nic nie ruszane w tym miejscu. Widać, jak te ściany wyglądają. To wszystko czarne to jest grzyb, wilgoć. Już nie chcę mówić, co tam się dzieje za tą szafą, bo tam to już jest na pewno tragedia. Tu jest ubikacja. O. Tak samo, ściany poleciały, z góry coś zalewa, też było zgłaszane, przychodzili, patrzyli, nic z tym nie zrobili. Państwo Wołoszynowie interweniowali w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, który pełni rolę właścicielską w imieniu gminy miejskiej już po kilku miesiącach od zamieszkania. Problem polega na tym, że po przeprowadzeniu wizji nasze służby techniczne stwierdziły, że lokal jest źle eksploatowany. Głównie chodzi o to, że lokal nie jest odpowiednio ogrzewany oraz odpowiednio wietrzony. W okresie jesienno-zimowym te zawilgocenia się nawarstwiły z uwagi na to, że w tym okresie powinniśmy tak samo dogrzewać mieszkania i wietrzyć. Lokatorzy z uwagi na to, że chcą oszczędzać na cieple, zamykają szczelnie wszystkie okna, wszystkie nawiewniki i wywiewniki. Stąd też ta wilgoć niestety z tego lokalu nie ma gdzie odparować. I to jest głównym powodem zła eksploatacja tego lokalu. Wilgoć w mieszkaniu i pojawiające się zagrzybienie wpłynęły już na zdrowie najmłodszej córki, u której lekarz zdiagnozował początek astmy i alergię na grzyb. Póki co trwa wymiana pism i ustalania przyczyn tego stanu. Ostatnie notatki, które dostaliśmy od ZGM-u, są, że wilgoć jest z naszej winy, że jest nas za dużo, że jest suszona bielizna, cokolwiek, że nie ma mieszkań, że mieszkanie dopiero dostaniemy, jak ewentualnie ktoś umrze lub będzie eksmisja. Dla mnie to było śmieszne, że musiałabym chyba widocznie chodzić po Bolesławcu i pytać się starszych ludzi, czy ktoś jutro umiera. MZGM wytknął też to, że najemcy mieszkania sami, bez żadnych uzgodnień, zamontowali kabinę prysznicową w kuchni. W mieszkaniu nie ma bowiem żadnej łazienki. Dostaliśmy mieszkanie bez łazienki. Przy czwórce małych dzieci łazienka musiała być. Zrobiliśmy ją bezprawnie. To oczywiście jest też problem, bo to jest wina, że jest zrobione w kuchni prysznic. Co trzeba by robić, żeby po prostu tej wilgoci tam nie było? Przede wszystkim należy odpowiednio ogrzewać i odpowiednio wietrzyć lokal. To są dwie podstawowe rzeczy, które każdy najemca, lokator powinien spełnić.
Budynek w latach 2015-2016 przeszedł termomodernizację łącznie z osuszeniem i okopaniem fundamentów. Zarządcą tej nieruchomości jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządcą, także tutaj z naszej strony nie ma żadnych problemów. Obie strony zgadzają się z tym, że w momencie zasiedlenia latem 2015 roku mieszkanie wyglądało na suche. Pytanie jest więc takie, czy w ciągu miesiąca lub dwóch można było spowodować takie zawilgocenie. My mamy potwierdzenia osób, które tutaj mieszkały na tym mieszkaniu, sąsiadów, którzy tu wcześniej mieszkali, mieszkają teraz, że tu była od samego początku wilgoć, odkąd oni pamiętają. W Towarzystwie Budownictwa Społecznego, które zarządza całą nieruchomością, uzyskaliśmy informację, że w przeglądach kominów dymowych i wentylacyjnych nie stwierdzono żadnych uchybień.